mogę to jeszcze bardziej ulepszyć? Nie, nie ma szans, nie? Come on! Do się! Witam was wszystkie byczki, z tej strony Adar Clarkson. Słuchajcie moi drodzy, stało się właśnie. Będziemy grali, będziemy kupowali. Mamy nawet świnkę do odblokowania, słuchajcie. Pełno rzeczy wam zostawiłem też, żeby podblokowywać. Dokładnie tak, słuchajcie moi drodzy, będzie super. Będą jakieś super nagrody. Potem słuchajcie, pokażę wam co wylewelowałem, co polepszyłem. Zmierzymy wszystkich, słuchajcie. Ja dziękuję, że oglądasz. Zostawisz pewnie lajka, mam nadzieję. Zostawisz komentarz, może i subskrypcję. A na razie lecimy na pełnej. Pum! Otworzyliśmy też mega świnę. O, mega warchlaka. Super bydlaka. Ale niestety nie wypada nic fajnego, więc no tutaj szybka kompilacja. Jak stanie możecie zobaczyć, troszeczkę pograłem, trochę puchwarów powbijałem, trochę tu koronek, rangi też powbijałem. Pełne rzeczy, słuchajcie, zachowałem, żeby mieć więcej do otwierania. A na razie, słuchajcie, robimy pierwszą rzecz, jaka była umówiona się, słuchajcie. Kupujemy karnet. Kupiliśmy i uwaga! Mamy, słuchajcie, premium karnecik. Wywaliło nas w kosmos gdzieś, słuchajcie. Dosłownie w kosmosie, tak? Mamy wszystko, słuchajcie, do góry do odblokowywania, bo tyle wbiliśmy. A jeszcze do końca odcinka, słuchajcie, coś poodkrywamy na pewno. To słuchajcie, lecimy na pełnej. Bo też dałem radę, słuchajcie, odblokować swoje stare konto, takie, którymi grałem właśnie dawno, dawno, bo tak to kiedyś grałem tym takim, wiecie, półstarym, powiedzmy. O, będę mógł teraz wybrać sobie. Słuchajcie, nie wiem kogo wybrać. Mam, słuchajcie, bardzo ważny dylemat. Nie wiem kogo wybrać, bo ten z łukiem generalnie jest fajny, bo zostawia miny. Ale ta jest też bardzo fajna, bo generalnie tam truje dosyć, to truje, to wcisna jest generalnie taka bardzo trochę denerwująca. Ale ten bardziej jest taki taktyczny, wiecie, coś można strzelić, coś taki, wiecie, bardziej precyzyjny jest, nie? No chyba go wybiorę, wybierzemy go, wtorek kiedyś odblokujemy wszystkich, nie? Musicie powiedzieć, słuchajcie, który wasz jest ulubiony generalnie i kogo warto zainwestować, możecie też powiedzieć, którego uważacie za najsilniejszego. To może będę wiedzieć, wiecie, kogo tam, wiecie, inwestować, nie? Bo na razie to tam praktycznie wszystko we Franka wywaliłem, bo on był taki, wiecie, jedyny epik mój u mnie. A teraz będziemy kogoś innego maksować. Odblokowanie dowolnego zadymiarza jakiegoś? Boże, mogę jakiego chcę epika odblokować? I kogo ja mam odblokować? Kogo ja mam zdecydować? Boże, tu jest tyle do wyboru? Ja mam teraz wybrać? Ja mam wybrać teraz, naprawdę? A ta nie jest jakaś najnowsza? Co ona robi? Bo ta jest chyba jakaś najnowsza, słuchajcie, musimy wypróbować. Idziemy ją wypróbować. Bardzo mało życia ma, słuchajcie, bardzo mało. 3000 to jest nic, ale to chyba ulepszona nie jest. O, ona całuski takie rozdaje. Bardzo daleki zasięg i bardzo szybko leci, ty. Ale bardzo mało bije też. No przynajmniej teraz. A na ulicy co robi? O Boże, na ulicy coś strasznie dużego ma, co to jest? Aż poza ekran wychodzi na... Bum! Aaa, ona wchodzi i wychodzi, to była ta. I się odbija od ścian też. Dobra, generalnie nie podoba mi się, To jest coś innego, proszę. No i wtedy oczywiście przyszła pora na... Myślenie! Słuchajcie, badamy ją, bo ona jest jakaś bardzo dziwna. Ma bardzo mało życia i ma dosłownie jeden pocisk, który jest też bardzo dziwny. I ona jakieś pociski? Bea, co robi? A, to jest ta taka snajperka. A jak nie trafię, to się ładuje wtedy, tak? Nie, po prostu strzelam cały czas, bo... Strzelam takimi gigatami dalekimi, ale bardzo dalekimi, słuchajcie, patrzcie. Wychodzą prawie poza ekran, nie? A na ulicy mam jakiś rój, tak? Rój pszczół? A, i spowalniają. Me. Żeby, słuchajcie, Edgara, bo ja wiem, co on robi praktycznie, więc wiem przynajmniej, jak nim grać. Wiem, że on skacze, wiem, że on bije tym swoim szalikiem śmiesznym, wiem, że też się leczy dużo, więc bierzemy go, słuchajcie. To taki będzie klasyczek, nie? El Clasico ruch. Dobra, ale słuchajcie, dalej karnet. Mamy tutaj, o, mamy to, słuchajcie, dobra. Mityczne, słuchajcie, musimy dzisiaj mityka odblokować. Mamy tyle do otwarcia tych skrzyneczek, że na pewno nam się uda. No może na razie, na pewno nie teraz. Ale uda nam się, obiecuję wam to. Kolejny, dobra, bum! 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 Uda się, uwierzcie mi. Kolejny, dobra, dajemy radę, bum! Epic, uwaga! No, proszę, proszę! O, 100 kredytów, to było, dobra, mamy odblokowanego bo też. Super, słuchajcie, mamy tyle odblokowanych ludzi, ale super. Słuchajcie, wiem co robi ten, robocik po lewej, ale nie wiem co ten robi, gość. On jest jakiś dziwny, tak? Mało życia ma. Dobra, a rzuca bomby, dobra, rzuca bomby. A, to jest ten, co miny zostawia na ziemi, tak? Tak przynajmniej na chwilę. Dobra, a na ulicy to robi? Na ulicy po prostu bombę rzuca.
Dobra, bardzo dziwny, jest bardzo dziwny, słuchajcie. Powiem tak, tego 8-bitowca, tego robocika to tam każdy ma, nie? I on jest bardzo dobry, każdy to wie. Ale tego tika to tam, kurde, on jest taki dosyć dziwny, nie? Więc go wybiorę, spróbujemy go, może będzie fajny. Dobra, i mamy kolejną skrzyneczkę. Słuchajcie, musi się udać coś trafić fajnego dzisiaj. No! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Dał się i mogę to jeszcze bardziej ulepszyć? Nie, nie ma szans, nie? Można mityczny poziom ulepszyć? Dobra, uwaga, moi drodzy! Uwaga! Niech coś super będzie! I kolka! Co tu można, słuchajcie, dostać? Ja nawet nie wiem, czy tu można dostać, ale na pewno można jakąś postać dostać chyba, nie? A tu jakąś ikonkę! No super, mogę sobie zmienić na tą ikonkę, dobra, dobra. Zmienię sobie na tą ikonkę, mam już podobną w sumie. Wow, ale różnica, słuchajcie. Czaszka po prostu z czymś innym, nie? Dobra, odblokowaliśmy tika, słuchajcie, moi drodzy. A teraz epikę odblokujemy, dobra. Teraz, słuchajcie, trzeba się skupić, epiki. Dobra, to bierzemy tą od truciznę. Ja ją chciałem, słuchajcie, ona jest dobra, ona dosyć dobra jest. Ona jest dobra, jak jest dużo ludzi, nie? Na jakichś takich trybów 5 na 5, to na całkiem git jest. I rzadki! Bum, 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 bum. Dobra, i ostatni, uwaga! No przynajmniej na razie ostatni, oczywiście, że nie, teraz ostatni. No, ach, ostatni z pasa się też nie udał. No co by. Dobra, mamy ostatnie hajsy. I teraz będziemy odblokowywali kolejne z misjami naszymi. A misje co, podlokowywały się? Tak, podlokowały się, dobra. Czyli musimy Rico, Berli albo Poco zagrać. W starciu solo albo batalia. Dobra, nie ma problemu, zagramy. Mam w sklepie do odblokowania nowe rzeczy, możemy Kruka odblokować, ale Kruk taki się wydaje dziwny, dosyć trochę dziwny. Bo mamy hajsy już dodatkowe za darmo, oczywiście, że bierzemy. Dobra, i mamy jeszcze aleję pucharów, słuchajcie, tego też nie klikałem. Mamy tutaj pełno tych rzeczy do odblokowywania skrzyneczek. Come on, come on, come on, come on. I 900 punktów aż! Bum! Mamy odblokowaną kolejną kołkę, 900 punktów, ty! Dosłownie od razu się bum odblokowywuje. O nie, bardzo rzadki teraz, a nie epicki? Dobra, Karl, Daryl. Co Karl robi? Nie wiem, co Karl robi, słuchajcie, musimy go wypróbować. Ja bym dosyć chciał tego, słuchajcie, ja bym dosyć chciał tego miniarza. Co te, wiecie, miny rozkłada. Co ty robisz, byku? A, to jest ten z bumerangiem. Nie, ten z bumerangiem to słaby, to słaby, to słaby. Znaczy, nie, nie wiem, co na ulicy robi. Co ty robisz na ulicy? Nie, 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 dziękuję, dziękuję. Dobra, bierzemy, słuchajcie, bitowca w takim razie. Go trzeba kiedyś mieć, to prawda, on jest bardzo dobry. To każdy wie. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mi się wydaje, bo dużo ludzi gra, wydaje się dobry, denerwuje mnie. Ja tu, słuchajcie, nie wiem, nie jestem jeszcze ekspertem, ale będę. Dobra, więcej, więcej skrzynek. Nie ma co czekać. No, dobrze. No, no. I kolejna uwaga. Rzadka. Dobrze, o. No. Come on. O, 8-bitowy jest też już zrobiony, słuchajcie, 500 punkcików zaliczone. Ale słuchajcie, mamy poodblokowanych kolejnych ludzi, nie? O, kolejny epik do odblokowania, dobra. Co mamy teraz do wyboru? Stew i Pam. Co ten Stew robi? Bo też widzę, że nim grają. Co on tam robi? No bo on jakieś takie dziwne pociski rzuca. I w ogóle bardzo szybko mu się ult ładuje. Aaa, i zostawia ogień. Aaa, on śmieszny bardzo jest. Strzelasz i możesz takie dasze robić. Jak trafisz dosłownie. Dosłownie wystarczy jednym pociskiem tylko trafić? Serio? Dosłownie tak, co? Użyję ulta i co, jeden raz go dotknę i mamy już ulta od razu. To w sumie fajnie. Możesz tak daszować bardzo, taki wiecie, bardzo, bardzo taki zwinny jest, nie? Szybki, w tą stronę, tą, tą, tą. Dobra, bierzemy go, podam się. Ale co najważniejsze, skrzyneczka, bum, 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 bum. Dwa razy, słuchajcie, dostałem mityka i dwa razy mi wypadły ikonki. Czy może z tych mityków coś wylecieć lepszego niż ikonka? Może być skin? Albo na przykład, nie wiem. A nie, chyba też mi raz skin poleciał, bo chyba trzy razy wtedy miałem. Dobra, uwaga, ostatnia skrzynka. No, 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 no. Bo niestety, moi drodzy, koniec aktualnie. Koniec skrzyneczek. Generalnie, słuchajcie, nabijałem najwięcej, słuchajcie, te wszystkie pucharki generalnie, praktycznie co mam, nabijałem frankiem, jak możecie zauważyć po randze. I wszystko nabijałem na piłce 5 versus 5. Teraz, słuchajcie, nie ma piłki 5 versus 5, więc spróbujemy 3 versus 3. Nie jest tak dobry, ale słuchajcie, może nam się uda. Pokażę wam moją taktykę, bo generalnie zrobiłem z niego dosłownie full kopsa, wszystko w życie, wszystko w regeneracji zdrowia, co się dało. I spróbujemy. Zobaczymy, czy dam radę. Czy mam dalej pasę moją. Idziemy robić ludziom szybkie. Bum! Będę, słuchajcie, bardzo dużo razy bum powtarzał. Bo to jest postać do robienia. Bum! 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 Nie zabierać mojej piłki! Biegnę z piłką po prostu i wchodzę gdzie chcę. Bum! Bum! Zostawiłem!
Dobra, mam ją. Olewam go, słuchajcie, olewam go. Wrzucam tutaj piłę. Lecę, dam radę dobić? Dam radę dobić, słuchajcie. I tak to się właśnie gra. Wchodzę dosłownie nim i po prostu robię co chcę. Nikt nie może mi się przeciwstawić, nikt. Nikt. Dobra, dobra, skaczą, robię zadymę, słuchajcie. Oj, dobra, nie, umarł, dobra, nieważne, umarł. Umarł, to nie robimy. Ale rozpadam piłkę i bum! I bum! I ulta! Bum! I dobijam ją! Bum! Dobra. Trochę czasami laguje coś, nie wiem czemu, ale dobra. On dobije piłkę, nie dobił piłki. Ojej, on to laguje, nie wiem czemu, internet chyba umiera. Ale damy radę, może teraz duży bum! O! Dał radę! I kolejny duży bum! I tą! O nie, nie trafiłem, bo sobie złamałem. Myślałem, że to chciałem dwóch naraz. I... Nie zdążyłem tego dobić. Ten jeden gol, który załatwiłem, to już, słuchajcie, już easy peasy. Dawaj tą piłkę, byku. Dawaj piłkę, byku. I słuchajcie, ja tam wchodzę, jakbym chciał do siebie. BUM! Dawaj! No nie! Oddał mi piłkę! O, dobra, przeżyję? No nie, oddam piłkę, słuchajcie, niechcący, bo myślałem, że może jakimś cudem wejdzie. BUM! Nie da, widzę, się rozdwoił dosłownie. Rozdwojenie jaźni jakieś się zrobiło. Bum, dobra, tego zastanowałem. Dino, nie! Nie strzelaj! Dobra! Dobra, tego trzeba zabić. Dobra, słuchajcie, lecimy na planę już. To jest nasza już. Dawaj mi! Nie, ała, trucizna mnie bije! Pi. No, nie weźmiesz piłki. O Boże, ten niewidzialny! Czy niewidzialni są z nim? Czy co? Czy oni są z tym niewidzialny? I bum! Bum! Poszło? Zabiłem wszystkich? Wszystkich zabiłem, tak? Nie? Tak? Gol? Gol, znaczy to będzie... Gol to gol! Wygraliśmy, moi drodzy. Takie właśnie życie. Oczywiście moja akcja, nie moja akcja, no niestety, no takie życie, no nie fair moim zdaniem. Frank to, słuchajcie, ekspert od piłki jest, bo może po prostu wejść z tą piłką i zanim go zabiją, to już jest za późno, nie? To uważam go za eksperta, nie? Gorzej, jedyny problem jego jest, słuchajcie, jak mają, wiecie, zasięgi duże, nie? Bo jego zasięg trochę taki, wiecie, ubolewa, nie? Jak jest duży zasięg, na przykład te właśnie... Ten chłop właśnie z dynamitami na przykład jak się stunuje, to jest trochę problem. Ej, byku, nie! Nie! Boże, czemu tak laguje? Czemu tak laguje? Nie lagować, błagam was! Czy to internet? Czego to wina jest? Nawet nie mam pojęcia. O Boże, byku, nie podałeś mi. Nie podał mi tego. Nie do końca to wyszło w mojego myśli chyba. O, czemu pomóc? Słuchajcie, czemu pomóc? Zabijamy go. Bum! Bum i bum! Boże, ale laguje, moi drodzy. I tutaj rozwalamy te ściany. Robimy wolne. I wal. I bum! Słuchajcie, bardzo ważne. Rozwalajcie ściany, słuchajcie, jak macie umiejętność rozwalania ścian. Szczególnie w takich piłkach, nie? Jak blokują wam drogę. Ja teraz wchodzę tutaj. Jak do siebie. O nie! O nie, nie wrzucaj piłki, nie! No słuchajcie, poprawimy ten błąd. On tutaj bardzo chce po tą piłkę się zgarniać, nie? Trzeba bronić tej piłki, słuchajcie, przed nim. Dobra, on ma dobrą taktykę, słuchajcie, tam wbija, próbuje tak wbijać. Zastunowałem go i nie umarł! Ty, obroń to, byku! Byku, coś ty zrobił! Stał w miejscu, się nie ruszał! Chce się chyba laga! Widzę, moi drodzy, coś dzisiaj jest nie tak z internetem, po prostu nie mogę grać tutaj, nie wiem czemu. Ale w kolejnym odcinku, słuchajcie, robimy ostry gameplay, ulepszamy ludzi i lecimy wtedy na pełnej. A na razie się z nami żegnam, moi drodzy. Dzięki, że oglądałeś do końca. Ty byłeś ty, ja byłem ja. Nara.